Cześć. Aż by się chciało zapytać, co to jest? Takie małe, w zasadzie kieszonkowe i dlaczego to w ogóle pojawia się w ramach filmów o tematyce hikingowej czy trekkingowej? Bo to raczej nie są kije trekkingowe dla krasnoludków. Być może jeszcze większym zaskoczeniem będzie fakt, że jest to grill. Grill przenośny, w zasadzie kieszonkowy. Od razu spieszę też dodać, że to nie jest żadna płatna promocja. Ten produkt kupiłem z własnych środków. Jest to już mój drugi egzemplarz i używam. Zdecydowałem się na ten krótki filmik, ponieważ wydaje mi się, że sam ten grill jest fajny i to poręczny gadżet może być też w pewnym sensie swoistym uzupełnieniem do filmu pod tytułem 8 elementów wyposażenia, którego każdy wędrowiec potrzebuje, ale nikt nie bierze. Ten film oczywiście dostępny jest na kanale ideo.pl. Link do filmu znajdziesz w opisie pod filmem, także zamieszczam do niego skrót na końcu tego krótkiego filmiku. W każdym razie serdecznie do jego obejrzenia też Cię zachęcam. Przy okazji niezmiennie zachęcam Cię do subskrybowania kanału, jeśli do tej pory tego nie uczyniłeś. Ustaw także dzwoneczek, aby nie ominęły Cię żadne kolejne nowe, atrakcyjne, ciekawe treści na tym kanale. Oczywiście też prośba o zalajkowanie filmu, jeżeli Ci przedstawiona w nim treść przypadła do gustu. No to zaczynamy. Co do samego bohatera tego filmu, czyli grilla, charakteryzuje go poręczna, składana, kieszonkowa w zasadzie konstrukcja. Ramiona wyprodukowano z lekkiego aluminium, natomiast nóżki i pręty paleniska z mocnej, dosyć mocnej stali. Zresztą przy dotyku w ręce też sprawia wrażenie dosyć przyzwoitej, dosyć dobrej jakościowo. Sam grill jest jednocześnie bardzo lekki i w miarę, tak jak powiedziałem, przyzwoicie wykonany. Może z wyjątkiem samego gwintu do całej tuby grilla. Ten element, czyli ten gwint i ta nakrętka, no niestety pozostawia sporo do życzenia. Ja na początku miałem pewne problemy z jego odkręceniem, zresztą zarówno w tej wersji, jak i w wersji kiedyś już posiadanej. Żeby móc korzystać z tego malucha, trzeba go oczywiście rozłożyć. Za pierwszym razem może to być trochę kłopotliwe, bo rysunki w instrukcji no, są mało wyraźne. Ale generalnie no, spokojnie, to nie jest nic skomplikowanego, to nie jest lot w kosmos. Składanie już po użyciu jest zupełnie banalne, szybkie, pod warunkiem oczywiście wcześniej oczyszczenia tych prętów z grilla, bo obawiam się, że jeżeli będą na nim jeszcze resztki potraw, to ciężko go będzie upchać do tej wąskiej właśnie rurki, tak jak to zapakowała pierwotnie fabryka. Jest natomiast tak poręczne wszystko, więc jeżeli nie chcemy się z tym bawić i babrać na miejscu, możemy to zapakować w jakiś futerał, kawałek papieru i ewentualnie spakować to do plecaka i z czyszczeniem rozprawić się już później w domu. Sam grill czy grillik można ustawić zarówno nad węglami takimi do grilla, właśnie nad jakimś brykietem, jak i bezpośrednio nad żarem z ogniska. Wtedy będzie też pełnić rolę albo grilla, albo miniaturowego rusztu. W każdym razie umożliwia to w miarę wygodne grillowanie i gotowanie w terenie. Kilka kiełbasek jak się położy, zmieści się też jakiś czajnik, kubek czy kubki, oczywiście nie wszystko naraz, natomiast nie ma z tym problemu, jest to dosyć stabilne. Zapewne wieloosobowej wycieczki na trasie z tym grillem, z jego użyciem na pewno nie wykarmimy, ale na jedną czy dwie osoby w zupełności wystarczy. Nie ma moim zdaniem absolutnie problemu, aby zagotować też wodę. Wystarczy pod spód dać nawet zwykły, nieśmiertelny palnik na paliwko ciekłe albo na przykład paliwko w formie kostek stałych. O ile nie gotujemy na betonie, same nóżki bardzo łatwo można nieco głębiej wbić w ziemię i dostosować wysokość tego grilla, rusztu do naszych potrzeb i do na przykład źródła ciepła pod spodem. Pamiętaj jednak, aby korzystać z tego grilla, z tego urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, w miejscach do tego nadających się, bez oczywiście generowania jakiegokolwiek zagrożenia dla siebie, dla innych i przede wszystkim otaczającej cię przyrody. Podsumowując, ten grill to bardzo fajny gadżecik, a być może nawet coś więcej niż tylko gadżecik, bo no ma pewne jakieś tam swoje walory użytkowe. Zajmuje przede wszystkim mało miejsca, naprawdę jest lekki. Moim zdaniem znacznie wygodniejsze jest to niż i pewnie praktyczniejsze niż noszenie ze sobą całej kratki czy rusztu na ognisko gdzieś przypiętego do plecaka. Cena moim zdaniem do przyjęcia, jakość też może z dokładnością do wspomnianego gwintu nakrętki.
Co do trwałości, trudno mi się tutaj jakoś tak bardzo mocno wypowiadać, ponieważ poprzedni egzemplarz, taki sam zresztą, no z powodzeniem przeżył kilka gotowań wody i w kubku, i w czajniku, przeżył podgrzanie puszki, natomiast niestety nie przeżył przypadkowego najechania na niego kładem. Może ten egzemplarz będzie miał więcej szczęścia. Tyle ode mnie. Nie zapomnij oczywiście o subskrypcji, o kciuku w górę. Pozdrawiam serdecznie, cześć.